W rozdziale 14 Książki Ewangelia według Jezusa John MacArthur zajmuje się przypowieścią o robotnikach w winnicy, która znajduje się w Ewangelii Mateusza 20 rozdział od 1 do 16. Przypowieść ta jest bardzo dobrze znana. Gospodarz wychodzi, aby zatrudnić robotników na dzień pracy o 6 rano, gdy ich znajduje, uzgadnia z nimi wypłatę w wysokości 1 denara za dzień pracy, 12 godzin. Denar był srebrną monetą wartą dzisiaj około 150-190 zł. Następnie zatrudnia więcej ludzi o godzinie 9, 12, 15 oraz 17. Tak więc niektórzy ludzie pracują dla niego przez 9 godzin, inni przez 6, jeszcze inni przez 3, a ostatni tylko przez 1 godzinę. Wszystkim obiecuje słuszną zapłatę. Zaskakujące jest to, że na koniec dnia wypłaca on wszystkim tę samą kwotę. 1 denara, oczywiście u ludzi, którzy pracowali dla niego cały dzień, wzbudziło to rozczarowanie, bo ci, którzy pracowali tylko przez 1 godzinę, dostali dokładnie tyle samo, co oni. Pan winnicy na ich rozczarowanie odpowiada im słowami: czyż z tym, co moje, nie wolno mi robić, co chcę? Dr MacArthur twierdzi, iż przypowieść ta mówi o zbawieniu, a Jezus jest tym, który zbawia zarówno tych, którzy pracują dla Niego mało, jak i tych, którzy pracują dla Niego bardzo dużo. Problem z tą interpretacją widoczny jest już na pierwszy rzut oka na tę przypowieść. Czyż nie jest to przypowieść o wykonywaniu pracy, i która znana jest pod nazwą przypowieść o robotnikach, a nie przypowieść o wierzących? Tak więc tematem tej przypowieści nie jest zbawienie i życie wieczne, a wieczne nagrody. Tak więc zrozumienie tej przypowieści jest bardzo proste. Jezus mówi niejako: jeżeli z powodu pewnych okoliczności, nad którymi nie masz kontroli, okazja do tego, aby służyć Chrystusowi jest skrócona z powodu przedwczesnej śmierci lub też pochwycenia, to nie poniesiesz z tego powodu żadnej szkody. A zatem jeżeli pochwycona zostanie osoba, która służyła wiernie Chrystusowi przez 80 lat, to będzie ona nagrodzona na równi z pochwyconymi, którzy służyli tylko przez 1 rok, jeżeli wszyscy oni byli na równi wierni Chrystusowi. Faktem jest, że w przypowieści występuje pojęcie wynagrodzenia. Pan płaci wszystkim robotnikom wynagrodzenie. Wiemy, że w innych fragmentach Pisma wyraźnie pokazano, iż nie wszyscy wierzący otrzymają jednak identyczne nagrody. Na przykład w przypowieści o minach pierwszy sługa panuje nad 10 miastami, natomiast drugi już tylko nad 5 miastami. Jednak w tym rozdziale swojej książki John MacArthur twierdzi, że nie ma specjalnych nagród, bo każdy ma ten sam stopień nagrody i zbawienie. Posuwa się już do twierdzenia, że ten, który uwierzył w Chrystusa na łożu śmierci, otrzyma te same wieczne nagrody, co apostołowie. Jest to sprzeczność sama w sobie. Faktem przecież jest, że tylko i wyłącznie apostołowie będą siedzieć na 12 tronach i rządzić 12 plemieniami Izraela. Żaden z nas żyjący w okresie Kościoła nigdy nie będzie miał takiej sposobności, aby rządzić 12 plemionami Izraela. Ta nagroda jest zarezerwowana tylko dla apostołów. Tak więc ta przypowieść jest o wiecznych nagrodach, o wytężaniu się w pracy dla Chrystusa, aby pewnego dnia usłyszeć Jego słowa mówiące do nas: dobrze zrobione, sługo dobry i wierny.